debata, którą dzisiaj organizujemy, jest trzecią z cyklu debat o kryzysie zaufania w Europie. Chciałbym przedstawić naszych gości, z którymi będziemy dzisiaj rozmawiać o tym temacie. Profesor Timothy Garton-Ash. Profesor, myślę, wszystkim jest znany, jest historykiem, wykłada na Uniwersytecie w Oxfordzie. Dalej Jarosław Kujisz, redaktor naczelny Kultury Liberalnej. Emilia Kaczmarek, która będzie wspólnie ze mną prowadzić tę debatę, jest również z redakcji Kultury Liberalnej. Profesor Wiktor Oświateński, prawnik, działacz społeczny. I pani profesor Monika Płatek, która jest również prawniczką z Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałbym zadać pytanie o to, czy nie ma czegoś prawdziwego w tych obawach prawicy, że prawdziwym problemem nie jest nasze podejście do obcych, ale utrata silnej tożsamości obywateli w Europie. Chciałbym od tego zacząć, że bardzo się cieszę, że jestem tutaj, że bardzo jestem entuzjastą Kultury Liberalnej, który zostanie przez e-mail i czytam z wielką przyjemnością, bo jestem liberałem i lubię kulturę. A więc kultura liberalna jak najbardziej mi opowiada. Ernest Gellner kiedyś powiedział, że w Europie Środkowo-Wschodniej obraz Oskara Kokoszki zmienił się w obrazie Piotra Mondriana. Mianowicie był terytorium wielokulturalne, wieloreligijne, wieloetniczne, wielokulturalny, to właśnie obraz Kokoszki i przez Hitlera, przez Stalina, przez różne wyczyszczenie, rozdzielenie stał się coraz bardziej homogeniczny. Czyli obraz Mondriana, gdzie są jasne bloki, kolory, tu czerwony, tu biały. No klasycznym przykładem jest właśnie Polska. Jeżeli to tylko możliwe, większość stałych mieszkańców państwa czy terytorium powinno być obywatele tego państwa. Nie ma obywatelstwa europejskiego. Nie ma. Się staje obywatelem europejskim tylko przez to, że jesteś obywatelem pewnego państwa, które zależy do Unii Europejskiej, prawda? Jeżeli akceptujemy zasadę, że w zasadzie większość mieszkańców powinno mieć obywatelstwo tego państwa, to musimy też akceptować podwójne obywatelstwo, dual citizenship. Bo przecież to jest niemożliwe, że musimy, że mówimy, że musisz koniecznie zrezygnować z obcy obywatelstwa, żeby być obywatelem naszego kraju. Tyle na ten temat. Rozmawiamy tutaj o zaufaniu, o tym, czy mamy kryzys zaufania, czy powinniśmy obcym ufać, czy nie, tak jak mówi tytuł naszej debaty. Postawmy się we współczesnej sytuacji przykładowego obywatela Unii Europejskiej, która mogłaby wyglądać tak. Nie ufa państwu, ponieważ jest wysokie bezrobocie. Z drugiej strony nie ufa też rynkowi. Mamy tutaj co prawda efemeryczne, ale jednak jakoś tam ugruntowane wydaje się społecznie te ruchy spod znaku Occupy. Nie ufa też potencjalnemu pracodawcy, który chce go zatrudnić na tak zwanej śmieciówce. No i dlaczego właściwie w tej sytuacji miałby ufać imigrantom, skoro nie ufa nawet, skoro ich nie zna, a nie ufa nawet temu, co zna? Czy to nie jest tak, że imigracja sama w sobie nie jest tutaj problemem, ale jest jakoś produktem ubocznym problemu legitymizacji liberalnej demokracji w Europie. Dopiero co ukazał się u nas wywiad z urzędnikiem do spraw cudzoziemców i on, mając najbardziej aktualne dane, powiedział wyraźnie, że mamy tylko 1% populacji, to są cudzoziemcy. 1%. To jest w ogóle sytuacja w porównaniu z Europą Zachodnią ewenementu i na dodatek, co prawda teraz znacznie więcej wydaje się takich dokumentów jak karty stałego pobytu, ale to jest skokowo związane z sytuacją na wschodzie, z sytuacją ukraińską, więc jakby ten fenomen imigracji dopiero teraz odkrywa się w praktyce, bo nawet jeśli założymy, że
jeśli założylibyśmy, że z jakiegoś sondażu wyszłoby nam, że stosunek Polaków do cudzoziemców, do obcych, do imigrantów byłby pozytywny, załóżmy, to jest to czysta abstrakcja, śmiem powiedzieć, w porównaniu ze społeczeństwami Zachodu. To po prostu nie ma żadnego przełożenia na to, co tak naprawdę jest pytaniem o bycie z imigrantem, czy bycie z już osobą następnego pokolenia, wtedy z tą całą rozmową o obywatelstwie, bo ona wymaga, prawda, rozmowy o tym, że spotykamy się być może na co dzień z osobą o zupełnie innych obyczajach. I kończąc ten wątek, powiedziałbym, że być może najbardziej o obcości dowiadują się Polacy współcześnie z tego, co przynoszą im ich rodziny będące same imigrantami na Zachodzie, w szczególności z Wielkiej Brytanii. To jest niesamowite, jak Polacy odkrywają obcego poprzez siebie samego. Tak? Pan powiedział, że jest 1% obcokrajowców, to tak samo jak jest u nas zero aborcji. Wie pan, to według tych samych danych możemy mówić o tym 1% obcokrajowców i oczywiście to świadczy o paru rzeczach. Po pierwsze, że patrzymy na obcokrajowca jak na kogoś, kto jest z zewnątrz, czyli nie ma właśnie obywatelstwa. Ja nie wiem, czy obywatelstwo jest dobrym wskaźnikiem, choć pewnie wygodnym. Natomiast musimy popatrzeć, że nie jest prawdą, że Polska jest takim jednorodnym krajem. My tylko ciągle udajemy i porównujemy się z tym, co było wcześniej. Natomiast jak przyjrzeć się, to połowa problemów, jakie występują w pewnych regionach, jest właśnie z nierozpoznania i z braku uznania, że na przykład Kaszubi to Kaszubi. Brak uwzględnienia w szkołach i w naszym myśleniu kultury romskiej, która może bardzo dużo wnieść, prowadzi do tego, że po pierwsze ich nie widzimy, po drugie oni sami też nie chcą być widoczni. Sam Harris mówi tak, że wraz ze zmianą kultury zmienia się nasza praca mózgu, czyli my inaczej myślimy, zmienia się kultura społeczna. Przykład, Polak przeflancowany, Polak homofob, bo z takimi miałam do czynienia, przeflancowany w niewielkich grupach do Norwegii, po pół roku jest człowiekiem, który ma przyjaciół gejów, przyjaciółki lesbijki, nosi to dziecko na plecach, zajmuje się z nimi wszystkimi, jak to dziecko wychowywać i w ogóle nie pamięta, że był homofobem, bo on zna ludzi, bo w tym społeczeństwie tak jest. Przeflancowany Norweg do naszego społeczeństwa nie zrobi takiej zmiany. Trzeba byłoby dużo więcej tych Norwegów przeflancować. Dlatego, że tu, gdzie jesteśmy dzisiaj, to jest oczywiście kraj, który w znacznie większym stopniu jest prawicowy. Ja dalej twierdzę, że tu nawet lewica jest prawicowa, niż liberalny. W związku z tym problemy takie jak obywatelstwo trzeba będzie, wydaje mi się, przykładać odpowiednio do tego, w jakim kraju jesteśmy. Jeśli chodzi o Polskę, to jest trzecia moja myśl taka, że musimy rozróżnić uchodźców widocznych i niewidocznych. My nie zwracamy uwagi na ludzi, którzy wyglądają tak jak my. Natomiast to, co my robimy, może często nie zdając sobie sprawy z tego, to jest to protekcjonalne, feudalne i kolonialne podejście do wszystkich innych kultur, które charakteryzuje... Ja myślałam, że jesteśmy krajem postkolonialnym. Profesor Siatyński uświadomił mi, że rzeczywiście mamy cechy kraju kolonialnego. Być może dlatego, że jesteśmy krajem postkolonialnym. I narody, które mają kompleksy, mają skłonność do niedowidzenia innych narodów. Jeżeli spojrzymy na Ukrainę, na Łotwę, czy też nawet na Bałkany, to widzimy, że wszędzie tam, gdzie mamy społeczeństwa wielonarodowe, no to mamy też do czynienia przynajmniej z kryzysem. I czy w takim razie nie można powiedzieć, że ta jednorodność Polski, która jest jakby efektem historycznych zdarzeń, jest w pewnym sensie błogosławieństwem? I to by było pytanie o to, czy multikulturalizm nie jest po prostu utopią? Pierwsze, w ogóle nie uważam, że człowiek ma mieć zaufanie do drugiego człowieka. W ogóle nie uważam. Czy to swojego, czy obcego. Człowiek może mieć zaufanie do drugiego człowieka wtedy, kiedy żyje w społeczeństwie, w którym są instytucje, które go obronią w przypadku utraty tego zaufania. Jeżeli zaufanie będzie zawiedzione, to jest to, co Jeremy Waldron pisał na temat praw jako mechanizmu zabezpieczającego. Rzeczywiście relacje międzyludzkie lepiej budować w oparciu o miłość niż o prawa i o prawo, bo prawo dzieli i miłość wiąże,
ale miłość można zdradzić, można zaniedbać i wtedy muszą istnieć instytucje. Otóż nasz brak zaufania, moim zdaniem, który jest dosyć znany między sobą, wynika z tego, że takich instytucji nie ma, albo nie mamy do nich dostępu, albo nie wiemy, że są. I ten sam Polak, który jest w Anglii, który wie, że istnieją tego rodzaju instytucje, ma bez porównania więcej zaufania do tamtego społeczeństwa. Więc to jest kwestia instytucji i tworzenia kultury instytucjonalnej, nie tylko przez obywatelstwo. Obywatelstwo jest zdawiskiem i w gruncie rzeczy liberalnym, dlatego nie dziwi mi, że w tej sali tak można nacisk kłaść duży na obywatelstwo, ale ja uważam, że problemy, które mamy z mniejszościami, problemy mamy z zaufaniem, są troszeczkę rezultatem bankructwa liberalizmu. Troszeczkę są rezultatem tego, że my po 89 roku w tej części świata na przykład zaczęliśmy, nie tylko w tej, ale na świecie zaczęliśmy postrzegać ten mit pototalitarny jako mit zindywidualizowanego człowieka, który będzie miał prawa, który będzie tymi prawami się posługiwał i które będą go chronić przed innymi ludźmi, przed państwem i on będzie jakiś taki sam, nie? Taki sam. Tożsamość buduje grupa i społeczność. Tożsamości nie buduje liberalna konstytucja. Poczucia tożsamości, poczucia więzi nie budują prawa człowieka. Poczucie więzi buduje więź, która jest w lokalnej społeczności albo w instytucjach społecznych. To jest to, co myśmy wszyscy, tworząc tu konstytucję, prawa człowieka, tysiące rzeczy całkowicie zaniedbali i oddali na pastwę Radio Maryja i między innymi liberałowie, bo nam to nie przychodziło do głowy. I nagle ktoś to wyraża i ci wszyscy liberałowie mówią tego nie można, bo to już jest przeszłe. My teraz jesteśmy w uniwersalistycznym systemie praw człowieka, a nie jakichś tam narodowych, etnicznych, czy religijnych, czy innych tożsamości. Myśmy na własne życzenie to wszystko oddali prawicy. To nie jest, że oni to wzięli, myśmy to oddali. Mój pomysł na pani pytanie jest takie, budować na samym dole, wszędzie instytucje i przedsięwzięcia, nawet nie instytucje sformalizowane, gdzie ludzie należący do różnych grup, które są wobec siebie niechętne, będą współpracować nad rozwiązywaniem wspólnym razem konkretnych problemów, które poprawiają życie i poprawiają jakość życia. Pytanie liberała, właśnie nawiązujące do obrony liberalizmu, jest sprawa wolności. Co to znaczy być wolny? Mieć wybory. Wolny wybrać między różne alternatywy. Im więcej są alternatywy, im więcej mamy w pewnym sensie wolności. Powinno być komplementarne. I co jest tutaj wymagane, to nie jest, że się nawzajem lubimy, jak rządzi multikulturalizm. Nie jest, że nawzajem szanujemy kultury inne. Jest po prostu cywilizowanie, koegzystencja, współżycie, czyli tolerancja, klasyczny wartość liberalny. Nie oczekujemy za dużo od nas wszystkich. Nie oczekujemy, że nawzajem szanujemy każde kultury, ale oczekujemy to, że respektujemy prawa, jakie jest, cywilizowane współżycie, no i tolerancja. Bo czy rzeczywiście to jest tak, że tolerancja wystarczy? Polska jest drugim pod względem liczebności wydawanych pozwoleń na czasowy pobyt, na pierwszy pobyt w Unii Europejskiej po Wielkiej Brytanii właśnie krajem. 750 tysięcy takich pozwoleń w zeszłym roku w Wielkiej Brytanii, 250 tysięcy w Polsce. Ponad 700 tysięcy wiz również wydanych w tym roku dla obywateli Ukrainy w Polsce. Przede wszystkim przyjeżdżają do nas pracować osoby z Ukrainy i z Białorusi. Czy może oprócz tolerancji w takim razie polscy politycy powinni zaproponować jakąś bardziej aktywną postawę wobec tych imigrantów? A jeżeli tak, to jak miałoby to wyglądać? W takiej postaci, w jakiej my teraz rozmawiamy o imigracji i zachęcaniu do imigracji, to czeka nas zderzenie czołowe z rzeczywistością, bo samo wezwanie do tolerancji nie wystarczy, o czym najlepiej widać po tych przykładach państw, o których my tutaj rozmawiamy. Rysują się takie dwa modele dominujące, dwie propozycje.
Pierwsza propozycja to jest propozycja tego, żeby problem imigracji rozwiązywać przez wzmocnienie kultury dominującej, czyli do kraju, do którego przybywa imigrant, on się powinien dostosować, on powinien zaakceptować tę kulturę miejsca, do którego przybywa i w związku z tym korzystać z tych owoców, fruktów, które mu dostarcza to społeczeństwo, do którego on przybył. Tego typu pogląd prezentuje bardzo mocno Alain Finkielkraut i tego typu poglądy padają na niesłychanie przychylny grunt właśnie we wspomnianej Francji, ale nie tylko. To jest ten pierwszy model, do którego, jak mi się wydaje, nie podejmując żadnych instytucjonalnych rozwiązań, my zmierzamy. I tu drugi scenariusz. Mianowicie to jest propozycja, którą wyraziło kilka osób. Ja się odwołam do Marty Nussbaum. To jest propozycja wzajemnego dostosowywania. Bardzo kontrowersyjna z punktu widzenia tej pierwszej, mutual accommodation. To jest propozycja, zgodnie z którą my się powinniśmy dostosowywać do przybysza, a on się powinien dostosowywać do nas. To jest koncepcja dynamiczna, tu nie ma żadnego stałego punktu odniesienia, tu jest nieustanna wzajemna praca oparta na, tu odwołanie do liberalizmu, szacunku do prawa człowieka, tej drugiej osoby, którą respektujemy jako człowieka. Czy jak pani zdaniem powinna wyglądać polityka Polski, na przykład polityka migracyjna wobec Ukrainy, jakby mając świadomość tych różnych problemów, nawet właśnie z wewnętrzną tolerancją, jakie w tym momencie mamy? Po I wojnie światowej mieliśmy dobrą tradycję fundowania stypendium, zakładania jednakże uniwersytetów. Myślę, że należałoby tych ludzi przyjmować, młodych, którzy się chcą uczyć i mogą uczyć, dawać im wykształcenie i stwarzać warunki do tego, żeby ewentualnie mogli wracać do swojego państwa, licząc się z tym, że część tu zostanie, a część pojedzie dalej. Ja uważam, że to, co nas ratuje, to jest właśnie to, że ludzie z Polski wyjeżdżają, bo to jest moment, w którym jeżeli jesteśmy zasklepieni w swojej własnej skorupie, myślimy tak samo, bądź też nie mamy za dużo możliwości, żeby popatrzeć na inny sposób myślenia, to nam grozi katastrofa. Mit, który by trzeba było rozwalić, to jest taki, że Polacy wyjeżdżają, bo tu pracy nie mają. Nie, Polacy wyjeżdżają, bo pracują najwięcej, jeśli chodzi o ilość godzin i wydajność. Jesteśmy w czołówce Unii Europejskiej, natomiast jeżeli chodzi o płace, to jesteśmy na samym dole. Za taką mniej więcej samą pracę mniej zarabiają tylko Łotysze, Węgrzy, Litwini, Rumuni i Bułgarzy. Wszyscy inni zarabiają dużo więcej i ja myślę, że to jest powód, dla którego Polacy za tą pracą wyjeżdżają i też dobrze. Naprawdę, bo poznawanie innych kultur będzie nam tylko pomagało, a nie na odwrót. I na koniec Monika wspomniała o kolonializmie. To wszystko jest problem kolonializmu. To wszystko jest problem. Europa Zachodnia płaci cenę dawnego kolonializmu. Ale Polska to jest bardzo ciekawym krajem, ponieważ myśmy wyparli to, że byliśmy potęgą kolonialną i właściwie Ukraińcy, którzy do nas będą przyjeżdżać, czy Białorusini, to jest ten odpowiednik. Ludzie skolonizowani kiedyś przez Polskę przyjadą z powrotem do Polski, chociaż nam będą potrzebni. I znowu, nie wiem, czy Tim się z tym zgodzisz, ale różnica jest taka, że Zachód w tej chwili nie bardzo potrzebuje emigracji. Zachód wyeksportował produkcję do Azji Południowej i Wschodniej. Natomiast Polska potrzebuje imigrantów. Zachód nie potrzebuje, Polska potrzebuje. I będzie miała ich z Ukrainy prawdopodobnie lepiej niż skądinąd, bo wspólnota kulturowa, wspólny język, ale trzeba im stworzyć zarówno polityczne, jak i welfare, czyli te socjalne, pewne zabezpieczenia, a przede wszystkim to, co się już zaczyna, co się zmienia, większy stopień tolerancji społecznej. Ja tutaj jestem optymistą, jeżeli chodzi o imigrację do Polski, tak samo jak Monika powiedziała, emigrację z Polski. Bardzo dziękuję naszym gościom, bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Relacje z debaty będzie można przeczytać na stronach Kultury Liberalnej. Będzie też wideo, podobnie jak w wypadku poprzednich debat i kolejnej, która odbędzie się na początku grudnia, na którą już teraz zapraszam.